Dobrze, słuchajcie, ale ostatnio mówiliśmy o tym, co tak naprawdę jest ważne, czy jest siła, czy pokora. Nie? Co jest takie najważniejsze w naszym życiu. A dzisiaj chciałem mówić o tym, tak zatytułowałem to, duch czy emocje. Dlaczego? Bo często w naszym życiu jesteśmy napędzani i prowadzeni przez emocje. Bardzo często. I nawet podejmujemy pewnego rodzaju działania, których, no, potem tak pomyślimy i zobaczymy wstecz, myślimy, ach, nie powinienem tego robić. Ale zrobiliśmy to, bo byliśmy właśnie prowadzeni przez te emocje. One nas napędzały do tego, żeby to robić. I bardzo często żałujemy później tych decyzji, które podjęliśmy w emocjach. Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś, że na przykład ktoś zajechał wam drogę, jakiś kierowca obok coś zaczął pokazywać palcami jakoś tak, czy albo jednym palcem, jakkolwiek, albo ktoś powiedział coś takiego nieprzyjemnego. I tak. Jaka była moja reakcja? No, najczęściej jest tak, zwłaszcza faceci, po prostu gotuje się, taki święty gniew. I podejmujemy decyzje i robimy rzeczy, których później tak myślimy, ojejku, po co mi to było? Dlaczego ja to zrobiłem? To było głupie. I nawet często jest tak, że takie emocje jak duma czy pycha nie pozwalają nam przyznać się do winy, przyznać się do tego, że powiedzieć przepraszam. Jesteśmy napędzani tymi emocjami. I chciałem przeczytać na początek jeden fragment. Co prawda to nie jest życia Samsona, ale to jest Galacjan 5 rozdział. I to jest od 16 wersetu, gdzie Paweł mówi tak niesamowicie, jak ważne jest to, żebyśmy w naszym życiu byli kierowani duchem i w duchu chodzili. I on mówi tak. Mówię więc, od 16 wersetu, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Panie, tak dziękuję Ci za ten czas, za to, że możemy być teraz w tym miejscu i proszę Cię, abyś przemawiał teraz do nas. Powierzamy Tobie ten czas i namaść nasze uszy do słuchania, a nasze moje usta do głoszenia. Prosimy Cię, Panie, uwielbij się w tym miejscu. W Twoim świętym imieniu. Amen. Wiecie, te słowa, które apostoł Paweł powiedział, są tak niesamowite, bo z jednej strony mamy te rzeczy, które wypływają z ciała, które po prostu, jak czytaliśmy, te uczynki ciała, czyli obżarstwo, pijaństwo, gniew, zazdrość, knowania, to wszystko, co czytaliśmy. I to wypływa właśnie z tego, gdy żyjemy według ciała i jesteśmy prowadzeni przez żądzę ciała. Ale Paweł mówi, ale wy nie musicie tak żyć. Możecie być prowadzeni przez ducha. Nie przez ciało, ale przez ducha. Żyć według ducha. I wtedy te rzeczy, które wypływają z nas, te uczynki ducha, te owoce ducha, są zupełnie inne niż to, co produkuje ciało. Dlatego wiecie, ja jestem przekonany, że my powinniśmy i dużo w naszym Kościele też mówimy właśnie o tych pozytywnych rzeczach, które mamy w Bogu. I o tym, kim jesteśmy w Bogu. Pamiętam, kiedyś ktoś zadał mi pytanie, gdy mówiliśmy cały ten cykl tych wykładów na temat, kim jestem w Chrystusie. I mówimy o tych różnych wspaniałych rzeczach, które Bóg uczynił w nas i kim Bóg nas uczynił. I ktoś powiedział, no dobrze, ale pastorze, ale kiedy powiesz o tym, że jesteśmy grzesznikami? Nie? Wiecie, w Chrystusie po pierwsze nie jesteśmy grzesznikami. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem.
Ale ja wierzę głęboko, że tak samo jak w bankach uczą ludzi rozpoznawać fałszywe pieniądze, nie pokazują im tych negatywnych, tych fałszywek, ale pokazują im te dobre pieniądze. I oni obcują z tymi dobrymi cały czas, dzień w dzień. Gdy później pojawi się fałszywka, od razu widzą, a coś tu jest nie tak. I dlatego ja jestem przekonany, że oczywiście mówienie o tych negatywnych rzeczach jest bardzo ważne, ale nie można tych proporcji zaburzyć. Bo ja wierzę w to, że głęboko w to wierzę, że my przede wszystkim musimy uczyć się tego, kim jesteśmy w Bogu, kim Bóg jest i co On uczynił. I to będzie zmieniać nasze życie. Bo to dobroć Boża do upamiętania prowadzi. I dlatego ja jestem tak przekonany, że te słowa, które Paweł powiedział tutaj do Galacjan, to są takim wyzwaniem dla nas, żebyśmy uczyli się tego, jak chodzić przede wszystkim w duchu. To jest coś, czego się musimy uczyć. I wiecie, i ta historia Samsona, o której teraz mówimy, ona ma te negatywne cechy, ale też ma te pozytywne. I tu jest równowaga. I dzisiaj postaram się, żebyśmy taką równowagę też zachowali, ale wróćmy do tego, co zaczęliśmy w niedzielę. Skończyliśmy na rozdziale 14 Księgi Sędziów, w wersecie 10. Skończyliśmy na tej imprezie, którą Samson, już zaczyna się, którą Samson jakby, no nie, no, zrobił, ogłosił, zorganizował, ogarnął wielką imprezę. 7-dniowa impreza. No bo bierze ślub. Uczta weselna. Nie. Dlaczego to robił? Bo zapragnął filistyńskiej kobiety. No i wszyscy, którzy byli wokół niego, jakby, no dobra, idziemy w tym. Wiecie, co jest ciekawe, że Bóg nawet wykorzystuje takie rzeczy. Jeżeli ja podejmę niewłaściwą decyzję, Bóg też może być w tym uwielbiony. I znajdujemy to i widzimy to w życiu Samsona. Tak jest. I Samson bierze sobie za żonę tą kobietę. I ma tą wielką imprezę, która trwa 7 dni. I co się dzieje w 11 wersecie? Ponieważ jednak bali się go Filistyńczycy, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Samson był tak potężnym człowiekiem, tak silnym, tak miał nieludzką siłę, że Filistyni, którzy byli tam to wesele się odbywało u nich, to mówią, na wszelki wypadek musimy postawić 30 chłopa, żeby w razie czego mogli się nim zająć. Takich ochroniarzy, którzy siedzieli i wokół niego cały czas byli i cały czas mu towarzyszyli, bo przecież on ma taką moc. Jego moc była z Boga. Czytamy o tym, gdy Samson dokonywał wspaniałych rzeczy, to zawsze czytamy to, ogarnęła go moc Boża. Duch go ogarnął. Bo to jasno pokazuje, że ta moc jego i to wszystko, co on czynił, te wspaniałe, te niesamowite rzeczy, to pochodziły z Boga, a nie z niego. I wiecie, i on, Samson, ponieważ był taki pewny siebie, taki miał bardzo porywczy temperament, to wymyślił sobie tak, a co to taka, sama impreza to nie wystarczy. Zróbmy troszeczkę pikanterii, dodajmy do tego. W 12 wersecie Samson wymyśla zagadkę. I wtedy Samson rzekł do nich, zadam wam zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. A oni rzekli do niego, zadaj twoją zagadkę, a posłuchamy jej. Nie? Samson myśli sobie, no, będzie wesoło. To jest w naturze facetów chyba, że muszą rywalizować. Musi być jakaś taka współzawodnictwo. No nie można się po prostu cieszyć, radować się tym, że jest tutaj wesele. Nie, musimy rywalizować. Musi coś się dziać. Nie? Jak to Paweł mówi, musi być. Nie? I słuchajcie, on wymyśla sobie zagadkę. Co by tu zrobić? Nie? Ale to jest ciekawe, bo my jak rywalizujemy, to po prostu za wszelką cenę chcemy pokazać innym, jacy to my jesteśmy wspaniali. Ja się tego nauczyłem, bo jak teraz jeszcze zdarza mi się, że gram w tenisa czasami, to ja już wiem, że ja nie gram po to, żeby wygrać. No bo każdy gra po to, żeby wygrać. Nie?
Ja zacząłem mieć podejście takie, że ja nie gram po to, żeby wygrać, ale po to, żeby przeciwnik przegrał. Więc troszeczkę zmienia to perspektywę z mojego punktu widzenia i już nie ma współzawodnictwa. Nie, oczywiście żartuję. Ale wiecie, to jest coś ciekawego, bo Samson nawet, jak popatrzymy, to jest tak głupia. Myślę sobie, no to jeszcze przynajmniej zrobimy tak, że się założymy o coś. No przecież tak głupio, tylko zagadkę o rację. No to zagrajmy o coś, nie? O 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Tylko to było tak głupie, że jeżeli Salomon wygra, Samson, no właśnie, dzięki Asia, jeżeli Samson wygra, to dostanie 30 plus 30. 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Czyli każdy z tych jego przeciwników, którym zadał tą zagadkę, po jednym komplecie. Ale Samson, jeśli przegra, to będzie musiał 30 kompletów dać sam. Więc co to za zakład, nie? Bez sensu. Gdyby oni też musieli po 30 jak on, no to wtedy było fajnie. No ale zadaje im taką zagadkę. I ta zagadka jest taka dosyć dziwna. On daje im 7 dni na rozwiązanie tej zagadki. I mówi tak. Z pożeracza wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz. Co to za zagadka? Powiem tak, ci, którzy byli w niedzielę i słuchali w niedzielę kazania, to już kojarzą, już mogą wiedzieć, o co chodzi. Może nawet znają odpowiedź tej zagadki. Ale ci ludzie po prostu... Ogarnęła ich panika. No nie mogą odgadnąć, nie wiedzą, o co chodzi, co się dzieje. 3 dni się głowili nad tą zagadką i nie potrafili odgadnąć. Po prostu, nie ma takiej możliwości. I czytamy dalej, właśnie w 14 wersecie. I nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. No a jak to faceci? Nie możemy przegrać, nie możemy się poddać. Trzeba coś zrobić. I co robią? Uderzają w cienką strunę. 15 werset. 4 dnia rzekli do żony Samsona: namów swego męża, niech nam powie, co oznaczała ta zagadka. W przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twojego ojca. Czy zaprosiliście nas tutaj, żeby nas zrujnować? Wiecie, po prostu, co za ludzie, co za naród ci Filistyni. Po prostu, są gotowi dla głupiej zagadki współzawodnictwa spalić i zabić ludzi. Ja myślę, że często my tak, dokładnie tak samo robimy. Dla głupich rzeczy, głupich decyzji jesteśmy w stanie poświęcić tak wiele. I bezsensownie nawet. Ja czasami, jak rozmawiam z ludźmi, którzy ze łzami w oczach mówią, że zmarnowali swoje życie, stracili to, co mieli, coś wspaniałego, rodziny, domy, wszystko z powodu głupich rzeczy. Ja nawet pamiętam, kiedyś pracowałem w jednej firmie, w której był człowiek, to była firma ubezpieczeniowa. Był tam taki człowiek, który właśnie miał problem z hazardem i był niemalże uzależniony od hazardu. I generalnie to jest tak, że wszystko, co miał, przegrywał, bo musiał grać. Do tego stopnia, że nawet od klientów brał składki i też szedł do kasyna z tym wszystkim. I pamiętam, tego pewnego dnia stanął tak przed nami wszystkimi i ze łzami w oczach mówił: błagam was, nigdy nie pożyczajcie mi żadnych pieniędzy. Nawet jak będę wam mówił, że moje dzieci nie mają nic do jedzenia, to nie pożyczajcie mi żadnych pieniędzy. Powiedział, że to wszystko, co dostanie, od razu będzie wydawał do kasyna. Grać. Ludzie, którzy wiecie, on zaczął się leczyć na szczęście i nie mam z nim kontaktu teraz, ale wiem, że rozpoczął leczenie i leczył się z tego i że wszystko było na dobrej drodze. Ale my czasami potrafimy stracić tak wiele z powodu tak głupich rzeczy. I ci ludzie po prostu nie potrafili jakby przegrać i dlatego powiedzieli do żony Samsona: słuchaj, albo zdobędziesz odpowiedź na tę zagadkę, albo cię zabijemy. I co ona robi? Używa jednego z najmocniejszych, najmocniejszej broni, jaką ma kobieta wobec mężczyzny. Płacz.
jedna z. Druga to jest w przypadku Dalili, ale o tym powiemy sobie kolejnym razem. I wtedy płakała wtedy żona Samsona przed nim, mówiła: ty mnie nienawidzisz, ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Jakie argumenty? Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mnie nic nie powiedziałeś, co ona znaczy. Opowiedział jej: wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej. A tobie miałbym powiedzieć? Ale ona nie daje za wygraną. Co robi? I płakała przed nim przez całe 7 dni, dopóki trwała uczta weselna. A 7 dnia powiedział jej, gdyż napierała nań. Ona zaś odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. Znaczy, przez cały czas, dzień w dzień, codziennie, po prostu przychodziła do niego i płakała. I manipulowała. I ty mnie nie kochasz. Jakbyś mnie kochał, to byś mi powiedział. I cały czas płacz i płacz i płacz. I Samson w końcu nie dał rady. Dał za wygraną, machnął ręką, wyjawił jej tą zagadkę. A ona co zrobiła? Wyjawiła przeciwnikom, Filistyńczykom. I co się dzieje? 18 werset. 7 dnia, jeszcze przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta, co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew. Pamiętacie, jak mówiliśmy w niedzielę o tym, jak Samson rozerwał lwa, który wyszedł, jakby, którego spotkał na drodze. I później wracając, kiedyś przechodząc tamtędy, zobaczył tą padlinę, a tam w tym lwie był miód. I on zjadł tego miodu. I to jest właśnie to. A on odpowiedział im: gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Czyli innymi słowy, gdybyście sobie nie pogrywali z moją żoną, to nigdy byście sobie tego nie znaleźli odpowiedzi na to pytanie. Zagadki byście nie rozwiązali, ale wykorzystaliście moją żonę, tą kobietę, do tego, żeby mnie pokonać. I Salomon się wściekł. Wściekł się. I co robi? Ogarnął go duch pański, Samson, tak. Ogarnął go duch pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców. Zabrał z nich, co mieli na sobie i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę. Po czym pełen gniewu poszedł do domu swego ojca. Samson jest wściekły. I co robi? Idzie. Zobaczcie, to pokazywaliśmy ostatnio. Tutaj w Timnie było wesele. On idzie aż do Aszkalonu, tutaj. To jest około 30 kilometrów. I tam, w tamtym miejscu, zabija 30 niewinnych ludzi dla ich ubrań, dla ich szat. To można powiedzieć, no nieprawdopodobne. 30 ludzi. I bierze te ubrania, bo przegrał głupi zakład. I zanosi, bo trzeba. Jest pełen gniewu. Ale wraca do domu. I co go spotyka? Werset 20. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Nie, no zaraz, co tu się dzieje w ogóle? O co tu chodzi? Co to za pokręcone towarzystwo? Samson wychodzi, bo przegrał zakład, znika, zostawia swoją żonę na uczcie weselnej, niemalże spod ołtarza ją zostawia, pod ołtarzem, i idzie. Wściekły idzie, nie wiadomo jak długo szedł. Te 30 kilometrów tam, zdobywając te szaty i potem wracając z nimi. Nie wiadomo, nie wiemy jak długo mu to zajęło. Ale na pewno nie zajęło mu to godzinki. Albo dwie, że niezauważony wyszedł i wrócił. Nie. Ciekawe, czy w swojej drodze, tak po drodze, po prostu był wściekły i myślał sobie, jejku, jak ona mogła mi zdradzić? Jak ona mogła zrobić to? Ja jej wyjawiłem ten sekret, a ona po prostu co? Ona użyła to przeciwko mnie. I teraz zobaczcie tego ojca tej kobiety. Nagle zobaczył, że tu trwa impreza, jest uczta weselna. Pan młody zostawił panią młodą, zniknął.
I nie wiadomo, kiedy wróci. Jeszcze wyszedł wściekły, był zagniewany. Nie wiadomo, czy się na nią wściekł, czy machnął ręką, wrócił do swojego domu, do mamusi, czy co. Po prostu zniknął, nie ma go. No skoro jest impreza, jest wesele, pan młody poszedł, no to dał córkę komuś innemu za żonę. Ojejku, co za ludzie. Ale Samson, gdy wrócił i zobaczył, co się stało, to wściekł się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej jego emocje. Bo zobaczcie, cały czas mówimy o tym, że jak do czego prowadzi to, gdy w naszym życiu jesteśmy kierowani przez emocje. I to często te negatywne emocje. Wraca jeszcze bardziej wściekły, bo jest zdradzony, jego temperament i emocje nie pozwalają mu myśleć logicznie. I co robi? Złapał 300 lisów. Powiązał je parami, po dwa. Do ogonów przywiązał im pochodnie i podpalił. I wypłoszył te wszystkie lisy na pola filistyńskie. Musisz sobie wyobrazić sobie, jaki to musiał być chaos, gdy nagle 300 lisów powiązanych z płonącymi pochodniami przywiązanych do ognia po prostu nagle wybiegają na pola. Po prostu chaos, po prostu wszystko płonie. Spłonęły pola, winnice, wszystko spłonęło. Bo Samson był wściekły, bo zobaczył, co się wydarzyło, zobaczył coś. Jego emocje po prostu prowadziły go do takich działań. No ale gdy Filistyńczycy zobaczyli, że ich pola, ich uprawy, ich winnice płoną, to co zrobili? Wściekli się. Wściekłość za wściekłość, emocje za emocje. Do czego to prowadzi? I co zrobili? Biorą tą kobietę, jej ojca, i palą w ogniu. Spalili ich żywcem. Myślisz, jejku, co to za historia w ogóle, żeby w kościele o takich rzeczach opowiadać? No sorry, to jest w Biblii. A skoro to jest w Biblii, to chyba trzeba o tym mówić. I myślę, że czegoś ja przynajmniej się uczę z tej historii. I gdy Samson zobaczył, że oni zabili teścia i żonę, po prostu wściekł się jeszcze bardziej. I czytamy, że urządził okrutną rzeź. Po prostu wow. Jak często my, po prostu powodowani emocjami, podejmujemy tak naprawdę brzemienne w skutkach decyzje. Po prostu nawet nie myślimy logicznie, do czego to może doprowadzić. Samson wściekł się po prostu i jego emocje, jego temperament spowodował, że zapłacił bardzo wysoką cenę. Niestety, myślę, że nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, panowie wszyscy, którzy tu jesteście albo słuchacie, zwłaszcza u mężczyzn, taki gniew, taka wściekłość, to jest jedna z podstawowych emocji, które mamy, gdy coś się dzieje. Bo znaczy, jeżeli na przykład ktoś coś zrobi, nie wiem, zawstydzi cię w jakiś sposób, to ty raczej nie czujesz się zawstydzony, ale raczej jesteś wściekły na tą osobę, co zrobiła. Nie, ja tak sobie wyobrażam to, że jak facet idzie przez kuchnię i kopnie przypadkowo nawet jakieś krzesło, to kobieta pewnie jakby się tak kopnęła, to by pewnie krzyknęła, usiadła na tym krześle i zaczęła sobie tą nogę jakoś masować, opatrywać, jakoś tam, żeby dmuchać, antybubu robić, jakkolwiek to nazwiemy. A facet jak się kopnie w krzesło i go zaboli, to wściekłość i drugą nogą w to samo krzesło, jak mogłeś. I wtedy kuleje na dwie nogi. Nie? Ale taki jest temperament facetów często. I my często tak reagujemy. Ale gdy ja tak czytam tą historię, tak się zastanawiam, no dobra, ale Samson, czy miał o co się wściekać? Tak naprawdę, zobaczcie, to on zapragnął kobiety filistyńskiej. Mimo, że cała rodzina, wszyscy mówili mu, nie rób tego, przecież masz tutaj, u nas są nasze kobiety, po co będziesz brał obcą? Nie. On był tym, który wymyślił zagadkę. On był tym, który wyjawił tą zagadkę. On był tym, który po prostu zabił 30 ludzi dla ich ubrań, bo przegrał zakład. On był tym, który podpalił te pola. A jest zły na cały świat, zły jest na wszystko, jest wściekły, a powinien być zły na siebie. Bo to jego decyzje, które podejmował w emocjach,
doprowadziły do tego, do tych wydarzeń, które miały tu miejsce. I zamiast wyznać w pokorze, że to moja wina, to ja zrobiłem, to ja niepotrzebnie to, czy niepotrzebnie tamto zrobiłem. Nie, on się po prostu wścieka coraz bardziej. I my często jesteśmy właśnie tacy. Źli na to, czy na tamto, a tak naprawdę powinniśmy wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje decyzje. Ale my potrafimy podjąć decyzję złą i konsekwencje przychodzą na nas i my jesteśmy źli na wszystko, na cały świat, bo wszyscy są przeciwko nas. Ile razy ja słyszałem już, jak ludzie obwiniają Boga za zło, które się dzieje na świecie, które ludzie sami wyrządzają sobie. Ale to Boże, to Ty jesteś winny. Gdybyś był, to by tego nie było. Boże, przecież te wszystkie kataklizmy, które są na świecie, gdzie Ty jesteś, gdy są te trzęsienia ziemi, powodzie? A nie patrzymy na to, że ludzie poprzez swoją jakby eksploatowanie ziemi w taki, a nie inny sposób po prostu doprowadzają często do tego, że takie kataklizmy mają miejsce. Nie, ale po prostu szukamy winnych wszędzie. A nie potrafimy popatrzeć tutaj, do lustra. Bądźmy szczerzy. Jak często w naszym życiu jesteśmy sterowani i napędzani emocjami, a nie duchem. Wiecie, ja bardzo lubię ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału, gdzie jest mowa o miłości. Tam jest to jedna z tych rzeczy, która opisuje miłość. Jest powiedziane, że miłość jest cierpliwa. Wiecie, to słowo cierpliwa, to jest niesamowite słowo, bo to jest słowo makrotuneo. I ono oznacza, jest jakby jest z połączenia dwóch słów. Makros, czyli długo, daleko i tumeo, które oznacza złość, gniew. Czyli innymi słowy można by powiedzieć, że ta miłość też jest taka, że ona po prostu odkłada gniew i złość długo i daleko. Po prostu być może mógłbym powiedzieć, ale przecież ja mam prawo się zdenerwować, ja mam prawo teraz być wściekły z powodu tego czy tamtego. Ale miłość mówi, o nie, nie, odłóż to. Długo, daleko, odłóż swoją złość, swoją po prostu uspokój się. To tak jak ktoś ci zajedzie drogę i już chciałbyś tutaj w pogoni za tym człowiekiem jechać i mu pokazać, co tak naprawdę o nim myślisz, to może po prostu wtedy sobie policz do 10 makrotuneo. I makrotuneo 1, makrotuneo 2, makrotuneo 3 i tak do 10. I zobaczysz, że jak powiesz 10, to już nawet zapomnisz, o co chodziło z tym człowiekiem. Już nawet nie będziesz wiedział, po co go gonić. Nie? Ale taka jest też miłość. Miłość jest cierpliwa. Nie oddaje. Nie biegnie od razu tutaj, żeby emocjach zaatakować. I ta historia Samsona uczy nas tego wszystkiego, że często błędem jest to, gdy my, tak jak czytaliśmy w Galacjan, nie w duchu, ale w ciele podejmujemy decyzje. Bo owocem ducha jest zupełnie coś innego niż owoc ciała. Ale wiecie, ta historia tutaj się nie kończy, bo Samson jeszcze pokazuje nam jedną rzecz, która jest bardzo niebezpieczna i która jest bardzo ważna, żebyśmy sobie nie powiedzieli. A to jest pycha i duma. Wiecie, bo gdy to się wydarzyło po tej całej rzezi, po tym wszystkim, Samson przeniósł się i zamieszkał w jaskiniach w Etam, w górach Etam. To jest mniej więcej, to było jak tutaj Aszkalon było, tam w Timie był i góry Etam to mniej więcej tutaj, w dół od Jerozolimy. I tam zamieszkał sobie. I wiecie, no ale Filistyńczycy nie odpuszczali, bo gdy dowiedzieli się o tym, co on zrobił, to wysłali wojska, które poszły i te wojska zbliżyły się do Jerozolimy i powiedział, że no, my musimy go dopaść. I przychodzą Judejczycy i mówią, Samsonie, wojska filistyńskie zmierzają w kierunku Jerozolimy, bo chcą ciebie dopaść. A Samson co robi? Mówi, dobra, możecie wydać ich w moje ręce. Możecie wydać mnie w ich ręce. Tylko pod warunkiem, że zwiążcie mnie, ale pod warunkiem, że wy nie będziecie mnie zabijać, tylko że wydacie mnie Filistyńczykom. I tak też robią. Związują go i idą zanieść go, jakby przyprowadzić go dla Filistyńczyków. Proszę, macie go, proszę, weźcie sobie go. Wymierzcie mu teraz karę za to wszystko, co zrobił. No ale Samson
Znowu miał moc od Boga, rozerwał te wszystkie rzeczy, te wszystkie więzy. I po prostu, ponieważ był pośród tych wszystkich Filistyńczyków bez broni, to co zrobił? Zaczął się rozglądać, patrzeć, co tu jest pod ręką i znalazł oślą szczękę. Oślą szczękę. I co zrobił z tą oślą szczęką? W wersecie 15, rozdziału 15, znalazłszy zaś świeżą szczękę osła, oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. 1000 żołnierzy. Jedną szczęką, oślą. Wiecie, to, no, nie wiem jak wy, ale myślę, że nawet Chuck Norris by sobie nie poradził z taką ilością przeciwników. Może 10, 20, zależy jak tak. Ale ostatnio widziałem taki mem w internecie, gdy ktoś pyta się Chucka Norrisa, ty, a byłeś kiedyś nad Morzem Martwym? A on mówi, a ty myślisz, że kto je zabił? Nie? To taki żarcik oczywiście. Ale wiecie, on to tylko mówi, jak nadludzką, jak niesamowitą moc miał, że potrafił oślą szczęką 1000 ludzi pokonać. Ale tutaj pojawia się ta jego pycha. Bo zobaczcie, on mówi tak, w wersecie 16. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę, kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. Zobaczcie, jak jestem wspaniały, jakich niesamowitych rzeczy dokonałem, jaki jestem, patrzcie na mnie, jaki jestem, po prostu no nie ma lepszego niż ja. Sam jeden, tą oślą szczęką, pokonałem ich wszystkich. Czy na pewno to twoja moc, twoja siła? Czytamy, że to on za każdym razem dokonywał zwycięstw, jakiś moc Boża była nad nim. Wiecie, i często to jest tak, że my próbujemy, po prostu, gdy nam coś się uda, gdy coś fajnego zrobimy, osiągniemy jakiś sukces, to od razu, o, zobacz, jaki jestem wspaniały, jakich cudów dokonałem, jestem gość, patrzcie na mnie wszyscy. Ale bardzo często wypływa to też nawet z naszego braku poczucia wartości. Chcemy udowadniać innym, jak to my jesteśmy wspaniali. Ale wiecie, gdy ja wiem, kim jestem w Chrystusie, to ja nie muszę nikomu nic udowadniać, jaki ja jestem. Bo ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Ja wiem, kim Chrystus mnie uczynił. I nie będę starał się wywyższać siebie, żeby innym pokazać, jaki to ja jestem wspaniały, ale będę swoim życiem wywyższał Chrystusa. Bo On jest najważniejszy w moim życiu. Ja nie jestem najważniejszy. W moim życiu najważniejszy jest On. I dlatego we wszystkim ja mogę Jego wywyższać, a nie siebie. I gdy ktoś jest pełen Chrystusa, to nie będzie mówił, zobaczcie, jakie ja wspaniałych rzeczy dokonałem, ale będzie mówił, zobaczcie, jakie rzeczy Bóg dokonał przeze mnie. Ja jestem tylko narzędziem w Jego rękach. I to jest niesamowite, bo my musimy pamiętać, że życie nie kręci się wokół nas, ale nasze życie powinno kręcić się wokół Boga. Że Bóg powinien być w centrum i powinien być najważniejszy w naszym życiu. Nie ja. I gdy ja to rozpoznam, że On jest głównym bohaterem tej historii, nie ja. Ja pełnię jakąś tam rolę drugoplanową. On jest głównym bohaterem historii mojego życia. Gdy to rozpoznam, to wtedy emocje nie będą musiały mną kierować, bo ja nie będę musiał niczego udowadniać, ale będę wywyższał tego, który jest najważniejszy w moim życiu. I wtedy nie będzie ważne to, co ja myślę, jakie ja rzeczy chcę robić, ale to, co Duch Święty chce robić przeze mnie. To jest ta różnica. Bo nauczę się wtedy, gdy zrozumiem, że Bóg jest najważniejszy i że wszystko się wokół Niego kręci, to już będę wiedział, że ja nie muszę żyć dla akceptacji innych ludzi, ale będę żył po to, aby podobać się Bogu, a nie ludziom. I nie muszę niczego udowadniać. Bo każdy z nas ma niesamowity potencjał w Bogu. Bóg chce użyć nas do wspaniałych rzeczy, ale On chce, żeby On był na pierwszym miejscu, żeby On był wywyższony w naszym życiu. Nie ja. Nie ja. Oczywiście Samson popełnił wiele błędów. Jak czytam jego historię, to możemy myśleć, Boże, co to za człowiek w ogóle? Dlaczego ten człowiek, Boże, jest wymieniony w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków jako bohater wiary? Zwłaszcza, gdy czytamy tę jego historię i widzimy to, co on robił. Ale wiesz co?
pomimo jego upadków, pomimo jego błędów, pomimo jego zapalczywości, jego gniewu, Bóg używał go w swoim planie. I o największej rzeczy, w jakiej go Bóg użył, będziemy mówić kolejnym razem. I nie przegapcie tego, bo naprawdę to jest coś niesamowitego, czego możemy się nauczyć z tego, co Bóg robi po tych wydarzeniach jeszcze w jego życiu. Ale skoro Bóg mógł użyć jego i skoro Bóg mógł jego zapisać w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków jako bohatera wiary, to dlaczego miałby nie użyć mnie? Czy Samson zrozumiał jedną rzecz? Na początku tej 16 wersecie on mówi, że to ja zabiłem tych mężów. Ale zobaczcie, co potem mówi. W wersecie 18 mówi, poczuł wielkie pragnienie. Już nagle coś się posypało, już nie jest tak fajnie. I zawołał do Pana tymi słowy. Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie. Znaczy, jak się zmieniło jego myślenie. To już nie ja wybawiłem, to nie ja zrobiłem. Lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Widzicie, po prostu już coś zaczęło się nie tak. Nie? To typowe polskie przysłowie. Jak trwoga, to gdzie? To do Boga. Już nagle ta pycha, ta duma, to jego kim on jest, nagle gdzieś tam zniknęło, bo się pojawiły problemy. I wtedy Bóg co zrobił? Rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lehi i wyszła z niego woda i napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wołającego, który jest w Lehi do dnia dzisiejszego. Zobaczcie. Samson jak tylko zwrócił się do Boga po tym wszystkim, nagle zrozumiał, że on nie jest najważniejszy w tym wszystkim, że jego siła, jego moc to nie jest z niego, że Bóg jest tym, który mu to dał, że on jest tym, który daje mu zwycięstwo. To po prostu wtedy Bóg co zrobił? Daje mu wodę i przywraca mu siłę. Wiesz co, dla mnie to jest niesamowite zakończenie tego fragmentu historii, bo ja myślę, że kimkolwiek jestem, cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu, to gdy tylko przyjdziesz do Boga w pokorze i w uniżeniu i powiesz mu, Boże, to nie ja, to Ty sprawiłeś te wszystkie rzeczy w moim życiu, w których odnosiłem zwycięstwa. To nie ja dokonywałem zwycięstw, to nie ja byłem kimś, ale to Ty jesteś kimś w moim życiu. To Bóg przywraca świadectwo, przywraca siłę, przywraca radość życia. Gdy przychodzę do Niego i mówię, Boże, po prostu potrzebuję Ciebie. Zobacz, w jakim miejscu... Boże, były jakieś rzeczy, dokonywałem zwycięstwa w swoim życiu, było, ale teraz, Boże, zobacz, gdzie jestem, potrzebuję Ciebie. Zobacz, jak bardzo upadłem może. Może po prostu oddaliłem się od Ciebie. Nie wiem, jak do Ciebie wrócić, nie wiem, jak sobie poradzić z tymi sytuacjami, ale Boże, proszę Cię, pomóż mi teraz, tu, w tym miejscu, w tym momencie. I On otwiera ziemię i wytryskuje woda. I przywraca siłę. Bo to nie moja siła daje mi zwycięstwo, ale to Jego siła, która objawia się w mojej słabości. Gdy przychodzę do Niego skruszony, w pokorze i mówię, Boże, może zgrzeszyłem, może upadłem, może zrobiłem to, może nie byłem Tobie wierny, może oddaliłem się od Ciebie. Cokolwiek to jest. Po prostu przychodzę teraz do Ciebie, Boże. Jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy. Potrzebuję Twojej siły, Twojego napełnienia, Twojej radości, Twojego pokoju. Tylko wiecie, ta historia uczy mnie tego, że jak ważne jest to, żeby przychodzić do Boga, aby On był naszą siłą, żeby On był tym, w kim my odnosimy zwycięstwo. Nie bądźmy jak ci faceci, którzy po prostu nigdy nie zapytają nikogo o drogę. I błądzą po prostu na prawo i lewo i po prostu nie potrafią dojść do celu, bo nie, ja o drogę nie zapytam, bo ja sobie poradzę, ja sobie tam... Nie. Zapytaj Go. Przyjdź do Niego. Powiedz, Boże, po prostu potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Znaczy, być może robiłem wiele rzeczy, dobrych, złych. Boże, po prostu to wszystko nie ma znaczenia, bo tylko Ty się liczysz. Dzisiaj jest nowy dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym ja po prostu potrzebuję Ciebie. I każdego dnia potrzebujemy Boga. Wiecie, i ta historia jest niesamowita, bo później czytamy, że
po tym wszystkim Bóg jakby odnowił Samsona i zrobił coś niesamowitego. W 20 wersecie czytamy, że sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. 20 lat był sędzią w Izraelu Samson. A ty wiele rzeczy robił. Zobaczcie, czytaliśmy o tym. Wydaje nam się, jejku, jak ktoś taki. Ale Bóg powiedział, pokornemu i skruszonemu okaże łaskę. I dał mu łaskę. I przez 20 lat był wierny Bogu. Wiecie, to jest niesamowite, bo dla mnie ta historia, którą dzisiaj tutaj zakończymy, a później to jest 16 rozdział, o którym będziemy innym razem mówić. Naprawdę nie omijajcie tego, bo jest naprawdę ciekawy, ale ta historia Samsona, człowieka, który miał wzloty i upadki, ale pokazuje nam to, jak Bóg może użyć nas. Bóg może użyć nawet kogoś, kto dokonywał takich rzeczy. Nie myśl, że Bóg ciebie nie może użyć, bo to, bo tamto. Mamy listę rzeczy, z którymi przychodzimy do Boga i mówi, Boże, ale ja się nie nadaję, ja nie mogę, bo to, bo ta, bo tamto. Ale co myślisz? Kto jest większy? Te rzeczy, czy ja? Czy moja łaska? Boża łaska jest większa. I On ma dla nas tą łaskę. Dlatego tak jak Dawid w psalmie 13 powiedział takie piękne słowa, lecz ja ufam Twojej łasce i raduję się serce moje zbawieniem Twoim. I dlatego będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Bóg jest dobry. Przyjdźmy do Niego bez względu na to, co i gdzie i jak się dzieje w naszym życiu. To powinna być nasza droga do Boga. Do Boga. W pokorze i w uniżeniu, Boże, przychodzę do Ciebie, bo potrzebuję Ciebie. Jestem słaby. Bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Daj mi siły. Daj mi moc. Panie, tak dziękuję Ci za to, że w Tobie mamy siłę, w Tobie mamy moc, w Tobie mamy wszystko. To nie z nas, ale z Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, kim jesteś, za to, co czynisz w naszym życiu. Że możemy Tobie ufać i polegać na Tobie. W burzach naszego życia. Naucz nas, jak chodzić w życiu w duchu, a nie w tych emocjach. Jak chodzić w duchu, a nie w ciele. Ucz nas tego, Panie. Bo chcemy, żeby nasze życie wydawało ten owoc Ducha Świętego, a nie owoc ciała. Chcemy być do Ciebie podobni, Panie. Dlatego prowadź nas i daj nam mądrość do tego, jak podejmować właściwe decyzje. Jak podejmować decyzje, które wywyższają, uwielbiają Ciebie. I Panie, ucz nas tego, jak bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, biec do Ciebie. W Ciebie mamy rozwiązanie każdego problemu. Panie, prosimy Ciebie o to wszystko i błogosław teraz resztę tego wieczora w Twoim świętym imieniu o to prosimy. Amen.